Jak się udało zorganizować w Żyrkowie tego typu imprezę no, na bardzo wysokim poziomie? To znaczy się, ja nie chciałbym się chwalić, bo ocenią to nas tutaj uczestnicy i tutaj ci, którzy przyszli imprezę oglądać i uczestniczyć w niej aktywnie. No nie jest to pierwsza impreza, jaką organizujemy, bo my jesteśmy tutaj tradycyjnie organizujemy biegi przełajowe i jesteśmy w województwie wielkopolskim z tego znani. I to jest kolejna impreza, no, która tutaj jest różna od tych przełajowych biegów, ale no, organizacyjnie to nam zagrało. Kolarz szosowy tutaj, ale ty zaczynałeś przecież w młodości od górek. Jak ci się tutaj podoba dzisiaj? Tak, no już od młodości tutaj trenowałem na MTB i no, jestem zaskoczony, że taka impreza jest tutaj organizowana. Trasę, widziałeś trasę? Jak ją możesz ocenić? Trudna, łatwa? No całej trasy nie widziałem, widziałem tutaj tylko ten jeden z tych najcięższych odcinków. No i według mnie jest bardzo, bardzo trudny. W tej chwili jest to trasa numer jeden w Polsce, przygotowana pod każdym względem perfekcyjnie. Są sztuczne odcinki, bardzo trudne technicznie, niczym nie odbiegające od tych na zawodach Pucharu Świata. Trasa jest również wytrzymałościowo-siłowa, taka, która preferuje kolarzy kompletnych, nie tylko dobrze przygotowanych fizycznie, ale również technicznie. No, poza tym jest cała, w całości, powycinane gałęzie, jest odkurzona. Tak jak można powiedzieć, jak w domu, tak? Bo w trakcie, jak obchodziliśmy tę trasę, to sugerowałem, żeby w roku przyszłym odbył się tutaj wyścig kategorii UCI, a być może Mistrzostwa Polski. Naprawdę wielka praca i wielki szacunek z mojej strony dla organizatorów i miejscowych włodarzy, że taką trasę zrobili dla polskiego kolarstwa MTB. Mimo, że Maji Włoszowskiej nie ma, to te gwiazdy są i jest na co popatrzeć. Ależ oczywiście widać, że jest tutaj bardzo wysoki poziom, bardzo mocna i pasjonująca walka pomiędzy Paulą Gorycką, Anią Szafraniec i Madzią Sadłecką. Górą dzisiaj, z tego co widzę i słyszę, Paula Gorycka. Z mojej perspektywy to bardzo dobrze, ponieważ jest rywalizacja, a jak jest rywalizacja, to jest podniesienie poziomu i przecież o to mi chodzi. Też nie było niespodzianki na tej trasie, bo te zawodniczki, które miały wygrać, no one były w czołówce, one wygrały. Jak pan oceni ich jazdę? No rywalizacja myślę, że była bardzo emocjonująca, tym bardziej, że wystartowały 4 z 6 kandydatek do wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie. Polska będzie miała 2 miejsca. Jedno jest zarezerwowane dla Maji Włoszczowskiej. Poza tą czwórką, która tutaj startowała, kandyduje jeszcze do 2. miejsca Ola Dawidowicz. No i dzisiaj mamy 1-0 dla Pauli Goryckiej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ta trasa w Londynie, jak ona wygląda? Bo już na pewno tam byliście, widzieliście, jak to wygląda tam. Tak, trasę Igrzysk Olimpijskich w Londynie oglądaliśmy w zeszłym roku w maju. Byliśmy tam na rekonesansie. Jest trasą szybką, powiedzmy trochę zbliżoną do tej, bo tutaj też nie ma długich podjazdów kilkuset metrowych. Tamta jest troszeczkę profilem zbliżona. Nie ma takich trudnych technicznie zjazdów, jak tutaj ten po kamieniach. Ale można powiedzieć, że troszeczkę ją przypomina. Czyli co, kolejny medal, liczymy na kolejny medal. My robimy wszystko, żeby Paula Gorycka pojechała, była tą drugą zawodniczką i walczyła tam, nie wiem, czy uda się zdobyć medal, natomiast 8 jest jak najbardziej realna.
Na początku byłam trochę sceptycznie nastawiona do trasy, bo przestraszałam się, że tak dużo jest płaskich odcinków, ale jakoś przekonałam się do tej trasy, bo zobaczyłam, że na końcu jest jednak trochę podjazdów, na których można odjechać rywalkom. Właśnie ten piasek dał się we znaki? Znaczy wszystko na piasku udało się przejechać, oprócz tego pierwszego zjazdu na pierwszej rundzie, ale go się nawet nie opłacało moim zdaniem jechać, bo szybciej się zbiegało. Jesteś bardzo zmęczona, widzę. No tak, dokładnie, bo wyścig był dość długi, prawie 1,5 godziny i trasa też, muszę powiedzieć, że ciężka i pod względem wytrzymałościowym, i pod względem technicznym. No wytrzymałościowym dlatego, że mamy cały czas góra-dół, technicznym, bo cały czas trzeba się pilnować, żeby nie wkopać koła w piasek, skręcać. Tutaj jest bardzo właśnie taki widowiskowy, kamienisty zjazd. No to właśnie... Jak na tych kamieniach tutaj sobie poradziłaś? No właśnie ten zjazd to jest, muszę powiedzieć, mój ulubiony z całej trasy, bo takie duże kamienie, gdzie trzeba manewrować rowerem, skupić się, żeby właśnie się pilnować, bardzo, bardzo mi odpowiada. I na sam koniec właśnie ten widowiskowy drop, taki ponad 0,5 metra skoku, to naprawdę bardzo mi się podoba. Jeszcze opowiedz o tych swoich żebrach, bo tutaj był problem. Tak, bo już tutaj byliśmy wcześniej z całym klubem Superior MTB Energy Team. Byliśmy na zgrupowaniu i trenowaliśmy na trasie. Jest zjazd piaszczysty z belkami, na którym trenowałam i niestety przewróciłam się parę razy. No i zbiłam sobie żebra. Niestety no, cały czas doskwiera ból i podczas wyścigu też musiałam się zmagać nie tylko z trasą, z zawodniczkami, ale właśnie z tym bólem tutaj żeber. Na szybko, jak oceniasz tutaj ten wyścig, trasę? Znaczy, trasę uważam, że jest bardzo ciekawa. Organizatorzy postarali się raz, żeby była ciekawa dla kibiców, czyli żeby kilka razy zawodnicy przyjeżdżali koło mety. Dwa, dla zawodników, bo jest zarówno ciężka fizycznie. Poza tym są zrobione sztuczne utrudnienia techniczne, które też wymagały pewnych umiejętności, zwłaszcza gdy się to jechało na zmęczeniu podczas wyścigu. Ale jesteś zmęczona? Bo tak nie za bardzo, porównaj do innych zawodniczek. Znaczy to zwykle zwycięzca wygląda na najmniej zmęczonego, ale oczywiście, że jestem zmęczona, zwłaszcza, że dwa dni temu jechałam również wyścig w Zielonej Górze, który też kosztował mnie sporo sił, bo tam walczyłam z Ukrainką Natalią Krąpec. Tutaj przez dwie pierwsze rundy musiałam niejako trzymać się tak na 30 metrów za dziewczynami, co też wymagało wytrzymałości psychicznej, no ale na trzeciej rundzie udało mi się do nich dojść, zaatakować i później już zwiększałam przewagę. Plany na dalszy sezon? No najbliższe dwa starty to są Puchary Świata, Czechy i Francja. Później na początku czerwca Mistrzostwa Europy. No i zobaczymy co dalej. Zobaczymy jak to się ułoży z kwalifikacjami do igrzysk. Teraz była tak naprawdę pierwsza możliwość skonfrontowania się z Polkami, które aspirują do tego drugiego miejsca obok Mai na igrzyska. Tą konfrontację wygrałam, także jestem dobrej myśli. Widzimy super warunki terenowe, las, góry, podjazdy, kamienie, no super, po prostu można powiedzieć, że tak
jak już burmistrz mówił, Żerkowa, okiem laika, trudna, wymagająca trasa, ale widać, że przyjechali tutaj wspaniali zawodnicy, walka jest ostra, wyniki, rezultaty też bardzo dobre. Po prostu piękna impreza. Wydaje mi się, że po prostu musimy trochę szerzej jednak pójść z młodzieżą, ale właśnie jak będziemy mieli takie wyścigi, gdzie będą startowali amatorzy, a przecież chcę przypomnieć, że Majka Wąszowska wystartowała właśnie w rodzinnym amatorskim wyścigu, tam połknęła ten bakcyl, a dzisiaj jest i mistrzynią świata, i wicemistrzynią olimpijską, i oby w Londynie też dobrze poszło. No właśnie, rok olimpijski, jakie tutaj nadzieje? Nadzieje oczywiście przede wszystkim związane z Majką Wąszowską, która jest typowana na medal na Igrzyskach Olimpijskich, i oczywiście bardzo będziemy za nią ściskać kciuki. Na razie przygotowania idą pełną parą i jak najbardziej wszystko jest w porządku. Majka liczy się w jeszczołówce Pucharu Świata. W zasadzie ex aequo prowadzi z Katrin Pendrel. Natomiast no, jeśli chodzi o pozostałą część ekipy, to tutaj trudno się spodziewać medali, aczkolwiek na torze mamy bardzo ciekawą, młodą ekipę na czele z Gosią Wojtyrą, czy chociażby Pawłowską, mistrzynią świata w skreczu. Tutaj będzie dylemat trenerski, czy Wojtyra, czy Pawłowska, na pewno do rozwiązania. A poza tym mamy jeszcze też proturowców, którzy pewnie wystartują na szosie, choć ten poziom, który dzisiaj jest w proturach, naprawdę jest, mogę powiedzieć, kosmiczny, i my w tej czołówce się znajdujemy, bo widać to po wynikach polskich kolarzy na początku sezonu, natomiast jeszcze ciągle niestety nie udaje nam się tych wyścigów wygrywać. To są miejsca w czołowej trójce, na pudle Sylwek Schmidt, Michał Gołaś, widać Kwiatkowskiego, a więc tych naszych eksportowych kolarzy, no ale czekam też z utęsknieniem na Tour de Polonii, na pierwsze pudło Polaka, bo tego nam już od wielu lat brakuje.